Znajdujemy się właśnie pod wejściem do globalnego banku nasion na Svalbardzie. Cały ten bank nasion został stworzony po to, żeby w razie jakichś kataklizmów wyciągnąć stąd nasiona i zregenerować po prostu plantacje roślin jadalnych. Cała ta konstrukcja, cały skarbiec kosztował 9 milionów dolarów, więc sporo kasy, ale jest to tak naprawdę nic, jeśli chodzi o istotę tego budynku, o jego ważność dla skali świata. W środku banku nasion znajdują się trzy komory, które są oddalone o ponad 120 metrów od tego wejścia w głąb wiecznej zmarzliny. Wieczna zmarzlina to jest właśnie taki obszar, miejsce, gdzie przez cały rok temperatura jest poniżej zera. Dzięki temu tutaj te nasiona mogą być bardzo długo przechowywane, nawet na setki lat. W środku skarbca panuje temperatura minus 18 stopni i jest ona podtrzymywana obecnie już z elektrowni, która tutaj została na Svalbardzie postawiona. Wcześniej było to, energia była wykorzystywana z węgla, z kopalni, która znajduje się o tam, gdzie się teraz widać świeci. To jest kopalnia numer 3, w niej już też byliśmy, także coś tam pewnie jeszcze o niej powiem. Natomiast jest tutaj też awaryjny generator elektryczny, który też bardzo długo może działać. No a nawet bez żadnej energii tutaj jest temperatura po prostu taka, że przez dziesiątki lat bez żadnego wspomagania tutaj nasiona mogą przetrwać. Różne kraje mają takie banki nasion w razie właśnie jakichś kataklizmów czy źle poprowadzonej polityki gospodarczej. No i w razie awarii na przykład takich skarbców dla danego państwa, to tutaj jest zrobiony backup backupu. I z tego backupu już skorzystały takie kraje jak na przykład Syria, gdzie teren został doszczętnie zniszczony i no, uprawa roślin nie była możliwa dalej, ponieważ no, nie było nasion, został odcięty dostęp do banku tych nasion. Podobnie było na Filipinach, tylko że tam kataklizm naturalny. Najpierw powódź zalała taki skarbiec filipiński, potem pożar ją zniszczył. No i w takim przypadku po prostu no można się z łatwością pozbyć roślinności z danego terenu, więc ten skarbiec powstał po to, że jest on w miejscu no takim odpornym na wszystko, można powiedzieć, ponieważ znajdujemy się na wysokości 130 metrów nad poziomem morza, więc nawet jeśli topniejące lodowce podniosłyby poziom wód, to tutaj jest to bezpieczne. Tak samo nie ma tutaj jakichś znaczących ruchów tektonicznych, więc jakieś trzęsienia ziemi, czy nawet podobno zagłada nuklearna raczej nie uszkodziłyby zawartości skarbca, więc jest to jedna z najbardziej istotnych rzeczy na świecie, jeśli chodzi o ludzkość. Jest to najbardziej strzeżone miejsce na świecie. Jest to miejsce, do którego nie da się wejść, chociaż odsyłam was do filmiku Vertasium. Jemu udało się załatwić pozwolenie. Pokazuje, jak tam skarbiec wygląda od środka, więc gorąco polecam. Link do tego filmu wrzucę w opisie. This is the door to the vault, and behind here there are nearly a million different varieties of seeds from all over the world, kept at minus 18 degrees Celsius. You know how I can tell that it's minus 18 degrees in here? W trzech komnatach, które znajdują się 120 metrów w głąb, znajdują się nasiona i każda z tych komnat, każde z tych pomieszczeń może pomieścić 1,5 miliona nasion. Obecnie jest nieco ponad 1,2 miliona nasion w skarbcu, więc jest jeszcze ponad dwie te komnaty są jeszcze gotowe do wypełnienia.
ilość nasion sukcesywnie rośnie, różne kraje zgłaszają się, że chcą tutaj zostawić swój backup. Nasiona są przechowywane w takich trójwarstwowych, aluminiowych woreczkach, które są zgrzewane, następnie wkładane do albo drewnianych kiedyś, albo chyba teraz już plastikowych boksów i są po prostu magazynowane tam. Nie wygląda to w środku tak, jakby sobie można wyobrażać sci-fi'owo, że tam jakieś próbki za szkłem, roślinki i tak dalej. Bardziej to wygląda jak jakiś magazyn z Ikei albo z jakiegoś zwykłego sklepu. Także w środku, no szkoda, fajnie, przydałoby się jakieś takie muzeum, żeby chociaż, nie wiem, obok wykopali kawałek, ale tak naprawdę jest to miejsce, do którego raczej nie chce się ściągać ludzi, ponieważ to jest miejsce, to jest bank, no, to jest bank, więc oprowadzanie po banku i pokazywanie zawartości raczej nie jest dobrym pomysłem. No i też no można by tą temperaturę tutaj jakoś znacznie podnosić tym wszystkim, więc nie jest to dobre rozwiązanie. Z tego co rozumiem, to z kopalni trzeciej, numer 3, tam gdzie byłem wcześniej, to tam były zrobione jakby testy, więc włożono jakieś nasiona, które tam właśnie sobie leżały i testowali, czy po prostu w tych warunkach one by po czasie zadziałały. Okazało się, że tak, że w tej zmarzlinie można je przechowywać dość długo i spowalnia to proces starzenia się ich. No i tak samo jest mały dostęp do tlenu, więc no, proces degradacji jest bardzo, bardzo słaby. Zawijamy się, lecimy do kolejnych miejscówek, bo ja już nie czuję palców. No i w ogóle jeszcze tak szybko powiem, że tutaj w okolicy tej góry właśnie został zjedzony ten student w latach 90., który się wybrał na przechadzkę po prostu, na hiking. A tam, gdzie jest to lotnisko na dole, jest pole namiotowe, na którym 2 lata temu został przez niedźwiedzia również zjedzony człowiek. Także jesteśmy w takiej okolicy, no bez spluwy, bez niczego, więc trzeba się powoli zawijać. Widzę, że leci helikopter jakiś, lata w ogóle od samego rana już dzisiaj. Ciekawe, o co chodzi. Jest on. Can you go to Butiken? One passenger going to the airport?